Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś moim gościem jest Arkadiusz Branicki, na co dzień rzecznik prasowy instytucji drogowej, ale bardziej przecież fotograf, prawda, panie Arkadiuszu? Trudno powiedzieć, co bardziej. Myślę, że dzielę ten czas na właśnie taki, kiedy pracuję i oddaję się temu, co robię, i czas popołudniowy, taki luźny, kiedy człowiek się realizuje w jakichś swoich pasjach. No i tą pasją, ja może zapytam od początku, to od początku, kiedy pan zaczął fotografować, to chciał pan fotografować akty? W sensie, nie, właśnie. Absolutnie nie. To znaczy, jak większość, interesowało mnie jakieś tam portretowanie, reporterka, trochę makro. Przez przypadek tam wypadałoby mieć portfolio jakieś. No tak, jeśli chce zdjęcia. Być kompletnym fotografem, to przecież. Tak, to trzeba pokazać, że potrafi się wszystko. Takie bzdurne jest pojęcie. No i spróbowałem, nie wyszło. wyszło fatalnie, jak obserwowałem, myślę, jak mogłem nie widzieć tyle błędów popełnić. No, spokojnie zrobię drugi raz, postaram się uniknąć tych błędów. Drugi raz nie uniknąłem błędów, więc jeszcze bardziej się zdenerwowałem i zrobiłem trzeci, i czwarty, i piąty, i w końcu... I kiedy wreszcie wyszło? Ja wiem, jakieś po roku... A, że wyszło? Tak. Do dzisiaj jeszcze tak super nie wyszło. Rozumiem. Ciągle jestem w drodze. Natomiast jakoś się okazało, że to, że ja uważam, że nie wyszło, to nie zupełnie tak. Zdania są podzielone, wiele osób rozumiem, uważa, tak? Że całkiem nieźle. Mhm. No całkiem nieźle, ponieważ nie ukrywam, że ja trochę tam przejrzałem i wiem, że wystawy, no to światowo jest dość, jeśli chodzi o wystawy pana prac. No tak jakoś dobrze się składa, to znaczy w różnych miejscach świata jest to mile widziane. Trzeba zaznaczyć też, że ja to jestem takim trochę nietypowym akciarzem, te moje akty to nie są jakieś takie... To tak się mówi, wśród branży, akciarz, tak, czyli fotograf, tak, który tak, fotografuje tak. Piękno kobiecego ciała, nazywa się akciarz. No tak, rozumiem. Tak mówimy, okay. Tak? Taka specjalizacja, przy czym jakby te moje akty nie są takie bardzo dosłowne, tak? Nie zależy mi na akcentowaniu bardzo jakby na gości, a jedynie pokazaniu piękna tego ciała bez, znaczy z zachowaniem jakiegoś dobrego smaku, tak bym to ujął. Ja to wydaje mi się trochę tak, że w takim klasycznym akciarstwie to chyba powiedziano już wszystko, więc zupełnie nie dziwi, że fotograficy, artyści fotografii próbują trochę sobie rzecz skomplikować. W sensie użyć jakiegoś rekwizytu. No w pana przypadku to bardzo często są dość akrobatyczne i skomplikowane sytuacje, do których zmusza pan swoje modelki. Znaczy, może nie tyle, że zmuszam, tylko jakby chyba taką ważną cechą fotografika każdego jest znalezienie, ile można wyciągnąć z modela, z modelki. Jeżeli mamy zwykłą osobę przechodzącą ulicą, która jakby nie pasjonuje się sportem, nie pasjonuje się jakimiś... Czyli nie jest mega fit po prostu. Nie jest mega fit, no to szukamy tych pięknych akcentów w jej naturalnej budowie lub cechach. Natomiast jeśli trafiamy na kogoś, kto na przykład biega albo ćwiczy coś, no to grzechem by było nie wykorzystać przymiotów, które posiada, tak? Umiejętności, które posiada. Jakoś tak się faktycznie złożyło, że od jakiegoś czasu szukając różnego rodzaju inności, tak? Bo tak jak pan powiedział, sporo się powiedziało, ale chciałoby się jeszcze powiedzieć coś, czego nikt nie powiedział. Chciałoby się zrobić dokładnie, po prostu nowego. No i poszedłem gdzieś drogą trochę baletu, trochę gimnastyki i jak już zdobyłem takie nie najgorszą opinię, to się okazało, że mogę czerpać pełnymi garściami z tych źródeł. Staram się pokazać, co potrafią i że to wygląda bardzo ładnie. I też skądinąd wiem, że oprócz takich sesji, które później są zamieszczane w różnych miejscach, powstają kalendarze przecież, czy po prostu można te prace kupić, ewentualnie obejrzeć, żeby nie było tak, że Państwo nie bardzo wiedzą, o czym my rozmawiamy. Fine Nude Art, tak? Czyli Fine Nude Art. Żeby PL. Żeby było tak po ludzku. Zresztą to jeszcze gdzieś pewnie zapiszemy. Ale czasem fotografuje pan też kobiety
nie po to, żeby później te prace gdzieś wisiały w galeriach, tylko dla samej satysfakcji i jakby przekonania się, ponownego przekonania się tej modelki, że jest piękna, że po prostu ta tak. praca zostaje u niej w szufladzie, ale jej poczucie własnej wartości, jej poczucie piękna zostaje mocno podbudowane po takiej sesji. Ja myślę, że to jest dość skomplikowane. Znaczy każdy twórca, który cokolwiek tworzy, robi, ma to wszystko jakiś głębszy sens, jeżeli nie tworzy tylko dla siebie, sobie, a muzą, tylko jakby ma jakieś inne cele. Ja dość często się udzielam z tymi swoimi pracami w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, ale również myślę, że to jest fajna taka misja pomagać innym w uwierzeniu w siebie. Czasem tak jest, że patrzymy na siebie rok, dwa, pięć, dziesięć, piętnaście, dwadzieścia albo i więcej i powoli zaczynamy myśleć... Zaczyna to poprzednieć po prostu, tak? Ja jakoś tak od tygodnia idę ulicą, nawet nikt na mnie nie popatrzył, źle się z tym czuję, tak? I wtedy taka sesja może pomóc jakby w ponownym odkryciu siebie, w zobaczeniu siebie jeszcze raz w sposób, mam nadzieję, atrakcyjny, przynajmniej się staram. Odejdźmy teraz na chwilę od tego, od Pana pasji i w pewnym sensie oczywiście zawodu i przejdźmy do takiego momentu granic poprawialności fotografii. Ja rozumiem, że w Pana pracy też nie wszystko jest idealne i doskonałe i czasem trzeba użyć Photoshopa, ale to, czym karmią nas niejednokrotnie, zwłaszcza w fotograficy reklamowi, to chyba przechodzi ludzkie pojęcie. No to jest takie, to bardzo trudne pytanie to jest, bo tą granicę poprawialności każdy chyba nosi w sobie, to znaczy każdy gdzieś sam sobie ją wyznacza. Ja ją chyba dość krótko wyznaczyłem. Blisko. Nie ma jej tak dużo. Mimo wszystko, na przykład pracując z akrobatami, no trudno nie widzieć tych, nie wiem, setek siniaków, otarć, blizn, bo tej umiejętności nie zdobywa się od tak. Siedząc na fotelu i ładnie wyglądając. Palcami, tak. Tylko to jest ciężka praca, często okupiona właśnie różnego rodzaju uszkodzeniami i bliznami. I ja raczej je retuszuję. Tak? Jeśli już ten obraz ma być piękny, nie przypominajmy o tym, bo przecież my jako widzowie nie chcemy o tym wiedzieć. No tak. My chcemy uważać... Chcemy oglądać film, który jest ładny, wszyscy są zdrowi, piękni i bogaci. Tak. Jakby mamy po drugiej stronie reporterów, którzy pokazują tą ciemną stronę mocy, że życie nie wygląda tak zupełnie kwieciście i wspaniale. Ale właśnie zachowanie tej równowagi jest dla mnie ważne. Są reporterzy i są tacy jak ja, którzy pokazują, że może nie jest aż tak źle. Mm-hmm. Rozmawialiśmy chwilę o wystawach. Wiem, że Moskwa, czyli generalnie tak zagranicznie. A czy, nie, kiedyś, w Polsce czy też. Kiedyś będzie można zobaczyć Pana pracę w jakimś dającej się przewidzieć przyszłości, oczywiście w Opolu? Dopiero trudne pytanie, tak? Bo to pytanie trochę nie do mnie, to znaczy z twórcą to jest tak, że ja nie chodzę od galerii do galerii i nie mówię, że dzień dobry, jestem twórcą, chciałbym coś tam pokazać, tylko najczęściej to się odbywa w ten sposób, że dzwoni albo pisze do mnie jakiś właściciel czy zarządzający galerią i mówi, widziałem Pana pracę, myślę, że fajnie by było je pokazać, dysponuję taką a taką galerią, czy ma Pan coś ciekawego do pokazania. I albo wręcz ja mam zaprzyjaźnione galerie, w których już się wystawiałem. Bądź i oni pewnie od czasu do czasu dzwonią i pytają, ma Pan coś nowego? Tak, tak. No i ostatnie 7 miesięcy poświęciłem właśnie na cykl Feminometria. Czyli kobiety w pozach geometrycznych. Trochę. Udało się stworzyć z tego, moim zdaniem, bardzo ciekawą serię. I za miesiąc z leciutkim okładem będzie już ją można oglądać w Łodzi, w bawełnie, na terenie manufaktury. Dalszych lokacji jeszcze na razie nie znam, ale coś tam zacząłem już rozmawiać z Krakowem i być może z Poznaniem. To uwaga, opolscy operatorzy galerii, wstrzelcie się w termin, bo może być trudno. Nie wiem na ile...
na ile będzie tu w Opolu zainteresowanie? Co prawda sporo osób pyta, ale to są osoby prywatne, więc nie wiem jak to się przekłada tam. Oczywiście jak wystawa jest gotowa, wszystko jest łatwiejsze, tak? Bo najtrudniej zrobić tą pierwszą, bo trzeba zdobyć materiał, trzeba go wybrać, trzeba go wyprodukować, czyli wydrukować, oprawić i tak dalej. Potem już jest łatwiej, bo to jest już tylko przerzucanie i dopasowywanie do jakiejś tam kubatury, która istnieje. Z nadzieją, że będzie można zobaczyć pracę Arkadiusza Branickiego w Opolu, żegnam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.